Od bardzo wielu lat kongresy, które organizuję, są spotkaniami ludzi z branży, ludzi, którzy chcą się tutaj uczyć, chcą pozyskiwać cenne kontakty, ale również korzystać z niezwykłych doświadczeń naszych prelegentów, ludzi, którzy wielokrotnie mają ogromne osiągnięcia i nagrody na swoim koncie i chcą się tą wiedzą dzielić, niezwykle cenną i wartościową wiedzą. Z mojego punktu widzenia kongres jest takim miejscem spotkań w dobrej, ciekawej, pozawarszawskiej atmosferze, miejscem spotkań ludzi, którzy tę branżę budują, budowali i budować będą przez kolejne lata. Każdy kongres kończy się wieloma niezwykłymi wnioskami dla wielu, którzy tu do nas przyjeżdżają. Wnioski dotyczą sfery technologicznej, zastosowań określonych narzędzi, rozwiązań, a nawet często koncepcji kreatywnych, które gdzieś modyfikowane mogą być przenoszone na inne grunty. Zatem kongres dla wielu jest inspiracją, jest zaczerpnięciem sił na kolejny rok działania w branży i w swoich firmach. Kongres to niezwykła obserwacja. Przez lata ja sam widziałem, jak zmieniają się technologie, jak zmieniają się narzędzia, jak mocno w życie każdego PR-owcy wkracza informatyka, a także informacja przekazywana tak naprawdę w tym momencie na cały świat. Teraz dysponujemy takim ogromem możliwości i rozwiązań, że nie jesteśmy w stanie ich się nauczyć nawet. Dysponujemy takim szeregiem danych, taką ilością danych, że musimy te dane czasem szukać, żeby je właściwie dobrać, żeby je właściwie wybrać. Kongres pokazuje, w jaki sposób to robić. Kongres daje wiedzę, kongres daje też pigułkę narzędziową tym wszystkim, którzy w komunikacji na co dzień pracują.